Jeż Ignacy. Na skraju lasu, w ukrytym zakątku, mieszka jeż o imieniu Ignacy. To niezwykłe stworzenie z kolczastym futrem jest bardzo pożyteczne, przyjazne i ciekawskie. Ignacy jest samotnikiem, jak wszystkie jeże. Żyje w lesie, gdzie ma swoje mieszkanie, które nazywa chatką. Sam ją zbudował, wykorzystując suche liście, trawy i gałązki. A ponieważ jeże są głównie nocnymi zwierzętami, to przesiaduje w swojej chatce zazwyczaj w ciągu dnia. Za to w nocy jest najbardziej aktywny. Ignaś jest wszystkożerny. Co to znaczy? Że je rośliny i mięso. Jego ulubionym jedzeniem są owady, takie jak chrząszcze, mrówki, ślimaki czy gąsienice. Z tego powodu jeże są tak mile widziane w ogrodach, ponieważ zjadają szkodniki. Jeż może także jeść owoce i niektóre warzywa, w tym grzyby. Bywa również, że żywi się małymi żabami i jaszczurkami. Ignacy jest bardzo ostrożny i czujny. Jeże są dość krótkowidzące i aby unikać niebezpieczeństw, bardziej polegają na swoim węchu i słuchu. Gdy wyczuwa zagrożenie, zwija się w mały kłębek i staje się małą kolczastą kulką. To jest sposób na obronę przed drapieżnikami. Kolce stają się ostre, co sprawia, że jest trudną zdobyczą dla zwierząt drapieżnych. W porze zimowej zapada w długi sen, po to, aby uniknąć zimna i zaoszczędzić energię. Na wiosnę wyrusza na poszukiwanie partnerki. Gdy Ignaś znajdzie już swoją wybrankę, to po kilku tygodniach urodzą im się małe jeżyki. Opieka nad młodymi od początku do końca spoczywa jedynie na jeżowej mamie. Ignacy wróci do swojej chatki i dalej będzie prowadził życie samotnika. Można śmiało powiedzieć, że żaden jeż nie zna swojego tatusia. Jeże, takie jak Ignacy, są zagrożone przez różne niebezpieczeństwa. Jednym z największych zagrożeń jest przekraczanie drogi. Często się zdarza, że w poszukiwaniu jedzenia lub partnera wędrują aż poza las. Bardzo ważne jest, aby kierowcy byli ostrożni i uważali na jeże na drodze. I to już koniec opowieści o Ignacym. Dzięki niemu dowiedzieliśmy się o wielu tajemnicach z życia jeży. Teraz już wiemy, że nawet najmniejsze zwierzęta mogą być fascynujące i warto je chronić.